Cześć, jestem Sarcz i witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim materiale wideo z trybu multiplayer w grze Titanfall. Dzisiaj zaprezentuję wam tryb dominacja umocnień na mapce Korporacja i przy okazji tuż po tej rozgrywce, którą wam teraz pokażę, przedstawię wam też tutaj możliwości modyfikacji uzbrojenia naszego pilota, czyli postaci, którą sterujemy w tej grze. Ale tak jak mówię, to dopiero po tej rozgrywce. Na początek wejdźmy sobie do samego środka akcji. No i wam tylko przypomnę, że tryb dominacja umocnień polega na przejmowaniu punktów. Na danej mapie mamy 3 punkty, A, B i C. I jeśli jesteśmy w ich okolicy, to wtedy się ten punkt przejmuje i jeśli go przejmiemy, to wtedy nasza drużyna zarabia po prostu więcej punktów. Tryb, który jest doskonale znany z wielu, wielu innych gier, chociażby z tych najpopularniejszych, to on występuje też w Battlefieldach i w serii Call of Duty. Tutaj też nie mogło go zabraknąć, chociaż oczywiście od innych produkcji wyróżnia go to, że tutaj możemy jeszcze wysyłać sobie tytany. No i ja tutaj teraz staram się przejmować punkt Charlie. Nikogo tutaj nie ma, jak ten okrąg się napełni, a właśnie, to wtedy mam umocnienie. Kurde, tam ktoś był, ale to tylko widmo. No i za to zdobycie umocnienia zdobyłem sobie 150 punktów i tak przez całą rozgrywkę musimy te kolejne punkty sobie zdobywać, no bo drużyna, która ma więcej przejętych punktów, oczywiście zdobywa więcej punktów na potrzeby swojego zespołu. Tak więc warto mieć przynajmniej 2 punkty na mapie. Ajajaj. Kurde, tutaj ktoś mnie ubiega. No i tego też, kurde, nie dałem rady załatwić. No cóż, trudno się mówi. Akurat widzę, że tutaj się odrodziłem. No i cóż, ciągle jestem obok tego punktu C, więc może warto by przejść gdzieś indziej i spróbować przejąć coś innego, tym bardziej, że punkt B jest tuż obok. Więc zaraz spróbujemy to zająć. Na mapce widzę, że jest tutaj troszkę przeciwników w okolicy. Tutaj z tyłu ktoś, kurde! Okej, też już nasi sobie poradzili. Tutaj piechur. I tam w oddali kolesia widziałem. Czekajcie, wezmę sobie niewidzialność. Ach, skubany. Rzucił mi ładunek wybuchowy. Chciałem, kurczę, niewidzialność zrobić, żeby tak dobrze mnie nie widział i wtedy go załatwić, ale on był szybszy. No nic, ruszamy w takim razie dalej, bo niestety mamy aż 3 punkty stracone. I patrzcie teraz na licznik. Bardzo szybko nabija się licznik punktów dla frakcji IMC, czyli dla naszych przeciwników. A kiedy zdobędziemy sobie jakiś chociaż jeden punkt, to wtedy ten licznik troszkę mniej, troszkę wolniej będzie rosnąć. Trzeba po prostu skupić się na tym, żeby tych punktów mieć przyjętych więcej. Okej, udało się zabić przeciwnika. W sumie to wcześniej już go widziałem, że jak tam bieg na dole. Tutaj coś się dzieje. W ogóle w międzyczasie awansowałem na 6 poziom doświadczenia. Spróbuję dogonić tego kolesia, który tam biegnie. Skubany, kurde, nie wiem, czy on mnie chyba jeszcze mnie nie zauważył. To jest ten. Dobra, załatwiony. Dopiąłem swego w końcu. No i dobra, gdzie są teraz kolesie? Kurde, strasznie tutaj dużo się dzieje jak zwykle. Tam kogoś mamy. I też się udało załatwić, chociaż to było widmo tylko, widzę. Wyzwanie ukończone. Wysyłam sobie tutaj Tytana, czas wreszcie zasiąść za jego sterami, żeby troszkę poszaleć sobie właśnie Tytanem. I zobaczymy, co nam tutaj się uda zrobić. Też, kurczę, zwróciłem uwagę, że strasznie dużo... Ostatnio wam mówiłem o tym, że dużo graczy już ma wysokie poziomy doświadczenia. Teraz jeszcze to się pogłębiło, ja, kurczę, nie miałem za bardzo czasu, żeby pograć w tą grę. Mam teraz 6 poziom, a tutaj gracze na tym serwerze mają już kilkadziesiąt poziomów wbitych. Tutaj mamy kolesia, tylko żeby go, kurde, trafić. On ucieka teraz w tej chwili. Zdaję sobie sprawę, że nie ma szans większych. Skubany i uciekł mi. Dobra, odpuszczam sobie w takim razie, idziemy gdzieś indziej. Nie ma sensu też tak stać w miejscu i strzelać, bo wtedy widocznie jesteśmy na radarze oczywiście. I to mogą wrogowie wykorzystać. Spróbujmy obejść ich tutaj jakoś dookoła. Starać się tak, wiecie, nie wbijać w same centrum mapki, bo wtedy możemy być zaatakowani z różnych stron. A jeśli poruszamy się po obrzeżach mapy, to przynajmniej jakąś tam stronę mamy czystą. Tam się coś dzieje. Któryś chyba przeciwnik atakuje tego tytana naszego. Tak jest, patrzcie, tam jest. Akurat, kurde, przeładowuje niestety. To już troszkę za późno, żeby coś zdziałać. Tam mamy Tytana, spróbujmy go załatwić. Chociaż nie ma co ukrywać, że załatwić Tytana nie jest tak łatwo. Tam na górze jest jakiś... O, właśnie, załatwiłem gościa. Jakiś koleś z wyrzutnią rakiet do mnie strzelał.
O właśnie, mamy teraz atak Rodeo. To oznacza, że jeden z przeciwników skoczył na mojego tytana i zaczyna go ostrzeliwać. Musicie wiedzieć, że w tej grze jest też możliwe coś takiego, że możemy wskoczyć na grzbiet wrogiego tytana i wtedy możemy strzelać w niego i go w ten sposób zniszczyć. I żeby sobie poradzić z takim gościem... Ajajaj, teraz się wpakowałem niedobrze. Uciekamy, uciekamy. No i nie udało się. Żeby sobie poradzić z takim gościem, który właśnie przypuszcza taki atak Rodeo, no to najlepiej wysiąść z tytana i po prostu go załatwić. Ewentualnie możemy później sobie jakieś ulepszenia odblokować, które mogą takiego przeciwnika załatwić. Na razie ja tych ulepszeń jeszcze zdaje się, że nie mam. Tutaj załatwiłem piechura, zawsze te dodatkowe punkty. Powiem wam, że im dłużej w tą grę gram, to tym bardziej uznaję za plus fakt. Oj, tutaj kogoś mamy, ale to też tylko piechur. Z tyłu ktoś mnie ostrzeliwuje i załatwił, kurde. Ale powiem wam, że właśnie coraz bardziej mi się podoba ten patent. Tutaj też widmo. Ten patent z botami, bo jednak kurczę, naprawdę się dużo dzieje na ekranie. Nawet jeśli nie spotykamy realnych przeciwników, prawdziwych graczy, to możemy powalczyć sobie z botami sterowanymi przez sztuczną inteligencję. Dzięki temu naprawdę ciągle coś się dzieje i nie mamy prawa narzekać na nudę. Tam mamy gości i to dwóch, kurde, nie wiem czy mam z nimi szansę. Może spróbuję za chwilę wziąć sobie kamuflaż. Gdzie oni są? Przecież kurde, nie zauważyłem ich na początku, ajajaj. Patrzcie jak wyczekał, kurde. Mam gotowego tytana, mogę znowu sobie przygotować zrzut. Być może tak sobie zaraz zrobimy. Ustawmy go tutaj. I poczekajmy, mam nadzieję, że nikt mnie teraz nie zaatakuje. Tam jest tytan, kurde. Szybko wsiadamy za jego stery. I zaraz go zaatakujemy. Ale nie, widzę, że już go nie ma. Tu jest przeciwnik. Ale to też tylko widmo. Mam troszkę pecha i jednak zazwyczaj spotykam tych botów niż przeciwników prawdziwych graczy. Ale to jest też zrozumiałe, bo jednak botów jest sporo na mapce. Poza tym też trzeba patrzeć się na radar w lewym górnym rogu ekranu, bo te takie najmniejsze kropeczki oznaczają właśnie botów, a z kolei takie większe kropki to już przeciwnicy, prawdziwi gracze. Z kolei takie strzałeczki na mapie to są tytani, więc warto to rozróżniać. Ten kolej za chwilę wyjdzie z tego pola, o właśnie, i teraz mogę go atakować. Wcześniej to za bardzo się nie opłacało. Muszę się na razie wycofać, przeładować broń. Tu jest jeszcze jeden, kurde. Załatwmy go. On nie ma tutaj za wiele energii, ale jeszcze muszę mu tarczę zdjąć. I patrzcie, teraz taki dym przed chwilą wyrzucił. Ajajaj, co tu się wyprawia? Przed chwilą taki dym wypuścił, dzięki czemu nie widziałem go po prostu. To też jest bardzo cenne ulepszenie, żeby na przykład umknąć przeciwnikowi i on z tego skorzystał. Widzę, że już gra się powoli kończy, to znaczy powoli pewnie to przegramy. Tutaj mamy sporo wrogów, chociaż głównie są to boty, no i oczywiście ten tytan, którego teraz ostrzeliwuję. Teraz się skrył za tarczą skubany, no. Schowajmy się i my. Tam jest jeszcze piechur. Dobra, załatwiony. Może ginże wreszcie, kurde, uda mi się go wreszcie załatwić? Okej, chociaż nie za bardzo otrzymałem punkty, czyli za mało mu obrażeń zadałem. Teraz sobie zwiększam otrzymywane, znaczy zadawane obrażenia. Mogłem wcisnąć V, dzięki temu teraz będę miał większe obrażenia. W sumie to może niepotrzebnie już teraz tego użyłem, bo tylko działa to przez określony czas. Ale proszę bardzo, teraz to bardzo fajnie działa. Chociaż kurde, on już ma mało energii, ale ja też nie mam za wiele. Za chwilę mu się pewnie zregeneruje. Tak, już się mu regeneruje energia. Tutaj już on jest. Okej, udało się załatwić go. Dobra, tytan spisany na straty. A więc załatwiłem tytana tym razem. No i dobra, końcówka już rundy dosłownie. Już tego nie wygramy na pewno. Zbyt duża przewaga frakcji IMC. My jesteśmy teraz po stronie ruchu oporu. I trzeba się przygotować na to, że będziemy się szykować do ewakuacji tutaj. Proszę bardzo, szykuj się do ewakuacji. Porażka. Wciąż możemy jeszcze zarobić punkty. No i rozpoczyna się epilog, czyli właśnie faza walki, w której jedna drużyna przegrana musi uciekać do transportowca, a ta wygrana musi ten transportowiec zniszczyć lub też po prostu uniemożliwić graczom z drużyny przegranej dostać się do tego transportowca. Ten transportowiec będzie tutaj na dole, z tego co widzę.
Dlatego musimy poczekać. On się za 15 sekund pojawi. Tutaj widzę, że jeszcze się toczy walka, ale też nie chce się za bardzo pokazywać im, żeby tutaj nie zginąć. Tam też koleś. Ale kurde, teraz go nie trafię. Na razie odczekam. O, proszę bardzo, już mamy transportowiec. Skaczemy. I proszę bardzo, udało się. Udało nam się zabrać, mamy 200 punktów. I teraz jeszcze, żebyśmy tylko odlecieli, żeby nam nie zniszczyli tego transportowca. Tak jest, udało się. No i w ten sposób, w takim razie udana ucieczka. I jeszcze za ewakuację dodatkowe 200 punktów, więc jak widzicie, nawet w przypadku przegranej naszej drużyny, zdecydowanie warto uciec. I tutaj patrzcie, kurde, wszyscy na dużo wyższych poziomach doświadczenia niż ja. Akurat trafiłem do takiej bitwy. No kurczę, no niestety, nie mam za dużo czasu, żeby pograć dłużej, żeby sobie podbić te poziomy doświadczenia, ale mam nadzieję, że w najbliższych dniach trochę tego czasu znajdę i sobie faktycznie trochę dłużej pogram. Na razie wciąż jeszcze są to moje troszkę takie pierwsze kroki, chociaż na bieżąco wszystko sobie tutaj podpatruję, co gra ma do zaoferowania. Widzicie, co mi się odblokowało, jakie wyzwania sobie odblokowuję. No i cóż, i to by było na tyle, jeśli chodzi o tę część materiału, w której to chciałem wam zaprezentować samą rozgrywkę. A teraz zapraszam was po cięciu, kiedy pokażę wam możliwości modyfikacji uzbrojenia naszego pilota. No i dobrze, jesteśmy w menu głównym, a właściwie w prywatnym lobby. I tutaj wśród wielu innych opcji mamy coś takiego jak ekwipunek pilota. I w tym momencie, właśnie po tym jak osiągnąłem 5 poziom doświadczenia, to mam tutaj możliwość zmodyfikowania sobie naszego pilota nawet na 3 takie różne sposoby. Są tutaj 3 sloty na różne typy uzbrojenia. Później na 15 poziomie odblokuje się 4 zestaw, a na 30 poziomie odblokuje się 5 zestaw, jeśli ktoś by chciał. Mi na razie wystarcza jeden. Wchodzimy sobie tutaj. No i tu tak naprawdę możemy wszystko sobie wymienić, co tylko chcemy, rozpoczynając od broni głównej. No i tutaj oczywiście mamy kilka różnych broni do wyboru. Nie wszystkie są dostępne od początku. Na początku zdaje się, że są to tylko 3 pukawki. Teraz mi się odblokowała ta broń, czyli Mini SMG R97. I oczywiście po prawej stronie macie wszelkie statystyki, obrażenia, celność, zasięg, szybkostrzelność i pojemność magazynka. Ja teraz używam sobie karabinka R101C, ale później się będą odblokowywać na kolejnych poziomach doświadczenia następne bronie. Tutaj jest napisane na przykład ta broń na 9 poziomie, później ta na 18, tutaj na 29 i tak dalej, aż w końcu mamy karabin snajperski, który nam się odblokuje na poziomie 44. No i, aha, jeszcze jedna kwestia. Jak wchodzimy w daną broń, to tutaj jeszcze możemy sobie ją dodatkowo zmodyfikować. Na razie ja mogę tylko sobie dodać celownik mechaniczny i tutaj też mam podstawową wersję fabryczną. I akurat w tym przypadku, żeby odblokować jakieś ulepszenia do broni, to nie musimy sobie zwiększać poziomu doświadczenia, to nie o to tutaj chodzi. Tylko musimy wykonać określone wyzwania. Na przykład tutaj, żebym sobie odblokował zwiększony magazynek, to muszę zniszczyć, wyeliminować 25 widm, korzystając właśnie z tego karabinu. Z kolei, jeśli chcę odblokować tłumik, to muszę zabić 25 wrogów za pomocą właśnie tego karabinu. I tak są różne tutaj właśnie tego typu wyzwania. Na przykład tutaj, żeby sobie odblokować nakładkę na celownik AOG, no to wtedy musimy zabić 50 wrogów za pomocą karabinu i tak dalej, różne wyzwania za różne ulepszenia do danej broni. Lecimy dalej, broń przeciw tytanom, czyli taka ciężka artyleria, można powiedzieć, której używamy do tytanów. Ja używam ciężkiej rakiety Łucznik w tej chwili, którą macie okazję oglądać na moich tych dwóch materiałach. Oprócz tego jest jeszcze coś takiego jak Grzechotnik, czyli szybkostrzelna wyrzutnia mini pocisków. No i dalej mamy jeszcze kolejne pukawki, które się oczywiście odblokują na kolejnych poziomach doświadczenia. I tutaj podobnie wybieramy sobie broń. Akurat w tym przypadku nie możemy ich ulepszać. I jest jeszcze broń podręczna. Tutaj jak widzicie są 3 takie bronie, 2 już mam odblokowane, 3 się odblokuje na 27 poziomie. Również są oczywiście wszelkie statystyki
i tutaj też tych akurat broni nie możemy ulepszać. Dalej, umiejętności taktyczne, czyli coś takiego, co aktywujemy akurat domyślnie u mnie pod przyciskiem Q. Ja mam teraz włączone maskowanie, które sprawia, że jestem niemalże niewidoczny dla tytanów i przeciwników i działa to oczywiście tylko przez określony czas. Zresztą widzieliście, jak to działa, bo kilkakrotnie tego używałem. Dalej mamy coś takiego jak stymulant odblokowywany na 8 poziomie. To mi tymczasowo zwiększy prędkość ruchu i tempo regeneracji zdrowia. I mamy też aktywny impuls radarowy i to się odblokowuje na 19 poziomie i przez chwilę ukazuje wrogów ukrytych za ścianami. To może być na przykład dość interesujące. Lecimy dalej. Broń ciężka. Też możemy sobie wybrać albo granaty, albo ładunki wybuchowe. Kolejne rzeczy oczywiście na coraz to wyższych poziomach doświadczenia się odblokowują. No i mamy jeszcze coś takiego jak zestawy. Są to takie umiejętności pasywne, które są aktywne praktycznie, wiecie, przez cały czas. To znaczy, na przykład tutaj w zestawach pierwszego rzędu mam teraz aktywowaną baterię. I ona sprawia, że po prostu szybciej mi się odnawia umiejętność taktyczna mojego pilota. Czyli w moim przypadku akurat tamto maskowanie, czyli ten kamuflaż. Mam tutaj też na przykład inne możliwości wybrania sobie tych zestawów. Na przykład tutaj mamy zestaw parkour, który pozwalałby mi przez dłuższy czas biegać po ścianach i na nich wisieć. No i dalej mamy kolejne rzeczy. Tak wam szybko przelecę, a jeśli chcecie sobie przeczytać opis, to po prostu zatrzymajcie film. Mamy też oczywiście zestawy drugiego rzędu, trochę inne, ale działające na podobnej zasadzie. To znaczy również one działają na przestrzeni całej rundy. Na przykład ja mam teraz aktywowany wykrywacz sztucznej inteligencji, który lokalizuje mi na minimapie piechurów oraz widma, zarówno moich, jak i wrogów. Tak więc jak wam wtedy pokazywałem, że na mapie są pokazywane takie malutkie kropeczki oznaczające właśnie piechurów i widma, no to ja akurat to widziałem dzięki temu, że mam ten zestaw akurat odblokowany. Gdybym go nie miał, no to piechurzy i widma pokazywaliby mi się tylko na mapie wtedy, kiedy by strzelali zwyczajnie. Tak więc dość standardowa sprawa. Tutaj jeszcze na szybko wam pokazuję kolejne zestawy. I to właściwie wszystko. Tu jeszcze jedynie możemy sobie zmienić płeć i to tyle. Nie możemy ustawić sobie jakiegoś dowolnego wyglądu naszej postaci, tylko jedynie sobie ustawić właśnie płeć naszego pilota. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o właśnie możliwości modyfikacji naszego uzbrojenia. Chciałem wam to zaprezentować w kolejnych odcinkach, w jednym z kolejnych odcinków zaprezentuję wam jeszcze możliwość modyfikowania ekwipunku Tytana, tylko że najpierw jeszcze muszę to sobie odblokować, bo póki co mam te takie standardowe zestawy, spośród których mogę wybierać i tutaj na razie nic nie mogę w obrębie tych zestawów zmieniać. Dopiero mi się to odblokuje przy którymś poziomie doświadczenia. Tak więc ja wam już teraz dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o ocenieniu go i czekajcie na kolejne materiały. A jeśli nie widzieliście pierwszego odcinka z tej serii, to gdzieś obok powinniście mieć do niego adnotację. Do usłyszenia!